Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich Państwa bardzo gorąco pozdrawiamy. Dzisiaj głos z dalekiego, bardzo, bardzo gorącego Izraela, z ziemi Jezusa Chrystusa, ksiądz Mariusz Sokołowski. Proszę Państwa, jestem tutaj na pielgrzymce ze studentami polskimi z Polonii, z polskiej misji katolickiej, przede wszystkim z Bochum, ale też kilkoma z Polski. I naszym przewodnikiem w czasie tej wędrówki jest ojciec Antoni, właściwie tutaj mówią Padre Antonio, o pięknym nazwisku Szlachta, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem, ponieważ oprowadza nas tutaj. Nie mogłem przepuścić tej wyjątkowej okazji, żeby o parę spraw ojca nie zapytać. Szczęść Boże, proszę ojca. Szczęść Boże, witam wszystkich. Ojcze, Ziemia Święta, Ziemia Jezusa Chrystusa, dla wielu marzenie tutaj przyjechać, my mamy to szczęście, a ojciec tutaj nie przebywa na pielgrzymce. Ojciec tutaj mieszka, ojciec tutaj żyje. Mieszkać tutaj to ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt. Z jednej strony tak, bo być tutaj, być na ziemi Chrystusowej, chodzić, a jeszcze tym bardziej dla mnie służyć w tych miejscach świętych, to jest wyjątkowa okazja i wyjątkowe, można powiedzieć, wyróżnienie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ale proszę ojca, ojciec te wszystkie miejsca święte na pewno odwiedzał wiele, wiele razy. W wielu tych miejscach modlił się, dotykał tych śladów Jezusa Chrystusa, kłaniał się, całował, opowiadał o tych miejscach ludziom. Czy nie jest tak, że można się do tego wszystkiego, do tych miejsc, do tej świętości ziemi przyzwyczaić? To znaczy ja powiem to, co myśmy wspominali w czasie naszego pielgrzymowania, że akurat jest tak u mnie, że ja za każdym razem przeżywam każde miejsce. Jak mówiłem młodzieży, z którą teraz pielgrzymowaliśmy, z księdzem Mariuszem, że jest to ładowanie akumulatorów. Widząc to młodzież modlącą się, widząc jak podchodzą do mszy świętej, do Eucharystii, do spotkania z każdym miejscem, dla mnie jest to coś wyjątkowego, ponieważ jesteśmy na co dzień z różnymi pielgrzymami, a coraz więcej turystów. I niekiedy mówimy sobie, gdzie my jesteśmy. Czy tylko jesteśmy po to, by być, przepraszam za wyrażenie, policjantami w kościele, kiedy trzeba mówić cicho, żeby jakoś uszanować to miejsce. Kiedy nieraz świeccy czy miejscowi, kiedy niektórzy po prostu przewodnicy nie zważają na nasze uwagi, że to jest miejsce święte. Dla nich to jest tylko miejsce, gdzie mógł być, nie mógł być Pan Jezus, albo poddają wątpliwości. Dla mnie to jest spotkanie znowu z Chrystusem, odświeżenie swojej wiary, dotknięcie tych miejsc i bycia, i dania świadectwa dla tych, którym służę codziennie. A czy jest jakieś jedno wyjątkowe miejsce, do którego ojciec szczególnie lubi wracać, przyjeżdżać, zatrzymać się w tym? Wiadomo, Jerozolima, Betlejem, Nazaret, to są takie miejsca bardzo, bardzo znane, gdzie na pewno każdy pielgrzym chce być, ale może jest jakieś wyjątkowe, może któryś z tych wymienionych, a może jeszcze inne, do którego wyjątkowo ojciec lubi przyjeżdżać? To znaczy zawsze ja mówię, przepraszam za wyrażenie, pierwsza moja miłość, bo kiedy zostałem gwardianem, Niecały rok był, jak mnie zrobiono gwardianem w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i mówiłem zawsze idę tam do matki. Poszedłem do matki, a matka to zawsze jest coś najpiękniejszego, najdroższego. Dlatego ciągle wracam, jak jadę, jak jutro będziemy, właśnie my jutro będziemy w ostatnim dniu pielgrzymowania, to przychodzę do mamy. Czyli jest to miejscowość Ain Karim. Tak, to jest miejscowość Ain Karim. Tu, gdzie Maria przyszła, aby pomóc swojej krewnej Elżbiecie, gdzie była i stąd potem po 6 miesiącach wróciła do Nazaretu. Ain Karim, ale teraz jest ojciec gwardianem, czy przełożonym, nie wiem jak to się poprawnie nazywa, w Getsemani, też piękny, ważny kościół. Czy w tej drodze ojca tutaj po Ziemi Świętej, bo trzeba zauważyć, ja to już powiem, że ojciec tutaj jest 27 lat. Jakie to były miejsca, gdzie ksiądz, ojciec przebywał? Chciałbym trochę sprostować, że w Getsemani nie jestem gwardianem. Można powiedzieć, że jestem gwardianem ogrodów. Ogrodów w Getsemani to jedyny tytuł i nikt takiego tytułu nie nosi. Niemniej jednak jestem w Getsemani. I Pan Bóg mnie jakoś tak prowadzi tymi śladami, że naprawdę jestem sam zaskoczony i kiedy myślę, bo zacząłem
od Emaus, kiedy byliśmy tam, bo przyjechaliśmy 27 lat temu z Polski, 15 braci franciszkanów z różnych prowincji z Polski, było nas 4 kapłanów. I potem przez Betlejem, byłem na Boże Narodzenie w Betlejem, od Środy Popielcowej w grobie przez 6 miesięcy, w grobie pańskim i potem przełożonym, wahinkarem u matki, potem u ciotki, u Jana Chrzciciela, tu gdzie przyszedł na świat Jan Chrzciciel. Potem tak się złożyło, że przełożeni uznali, że dali mnie do domu pielgrzyma na dyrektora. W Kazanowie tak się nazywa dom nowy, Kazanowa, bo różnie to może brzmieć. Nieraz Kazanowa wiemy, że z czego brzmi. Później byłem w głównym domu, gdzie byłem przełożonym naszego kustosza, najwyższego naszego przełożonego, Salwatorze. I potem Pan Bóg mnie posłał do Rzymu. Często mówię, może śladami świętego Piotra czy Pawła idę, ale z powrotem wrócił mnie tutaj do Getsemani, aby tutaj uświadomić sobie, gdzie jestem, po co tu przybyłem, abym pełnił nie moją, ale wolę Ojca, który jest w niebie. Jest ojciec zakonnikiem, franciszkaninem, pełni teraz posługę przełożonego w Getsemani, ale jednocześnie jest ojciec przewodnikiem pielgrzymów. Czy to jest tak, czy to było tak, kiedy przyjechaliście wtedy 27 lat temu, 15 współbraci, od razu ojciec wiedział, że będzie przewodnikiem, ojciec chciał, czy wysłali? Jak to wyglądało, jak się zostali takim przewodnikiem? W Bożym Grobie, jak byłem w Bożym Grobie, po prostu posługiwałem ludziom, którzy przychodzili tam i pytali się często, i nasi franciszkanie przewodnicy czy inni prosili mnie bardzo o to, żeby oprowadzić, bo jesteś tu na miejscu. A skoro byłem tam na miejscu, to jakby namacalne świadectwo tego, że jestem tu na tym miejscu i chciałem opowiedzieć to samo w innych miejscach, gdzie byłem. I tam się zaczęło takie moje spotkanie z tym, że mogę być przewodnikiem. I od tego momentu, kiedy w Bożym Grobie zawsze jest tak, że współbracia mają tydzień wolnego, mogłem się wtedy wyrwać, aby, jeżeli ktoś mnie poprosił, aby iść i po prostu przekazywać to, co przeżywam tutaj dla tych, którzy przyjechali, by spotkać Chrystusa, by spotkać Jego ślady, by po prostu od nowa jakby napełnić się tym Chrystusem, napełnić swoją wiarę tu na Ziemi Świętej. Ale sama dobra wola i taka intencja nie wystarczy, żeby być przewodnikiem. Trzeba jakiś kurs skończyć, trzeba mieć jakiś certyfikat. Nie można tak sobie przyjechać i trochę wiem, trochę czytałem i poprowadzam teraz jakąś grupę. Trzeba mieć uprawnienia do tego. No niestety, tak trzeba mieć i powiedzmy kursu jako takiego nie kończyłem, ale myśmy mieli wspaniałych profesorów, którzy nas obwozili po całej Ziemi Świętej, a więc można było to uznać za kurs, można to było uznać za to, że pogłębiłem swoją wiarę, bo człowiek jest księdzem, studiował te wszystkie sprawy, ale tutaj dotknął i z Bożego Grobu było kilkanaście takich wypadów całodniowych, kiedy profesorowie z naszego studium biblistycznego z fragelacji po prostu nam opowiadali, mówili. No i później miłość, czytanie przewodników, czytanie, pogłębianie wszystkich tych nowinek, które były i które się ciągle dalej ukazują. I tak po prostu się weszło i wtedy dostajemy tą legitymację od Kustodii Ziemi Świętej, która jest uznawana przez Izraelczyków jako powiedzmy prawo do tego, że mogę być tym ojcem duchowym do prowadzenia grup. Bo rzeczywiście tą wiedzę trzeba mieć dosyć rozległą. Różni są ludzie, i wierzący, i mniej, ale mają mnóstwo pytań także z zakresu historii. Nie tylko archeologii biblijnej i różnych wydarzeń, które miały tutaj miejsce, opisane są w Biblii, ale też historycznych. To też ojciec musiał pogłębiać. Tak, to wszystko trzeba było pogłębiać, czytać i ciągle studiować. Studiować również ich historię Izraela, studiować ich zwyczaje, bo często pamiętam, jak przewodnicy izraelscy, którym pomagałem, bo mieli trudność wjechania do Betlejem, był taki okres, i zacząłem mówić o historii Izraela, o zwyczajach,
i mówią, słuchaj, powiedz ty, bo ty więcej wiesz na nasz temat, niż my możemy powiedzieć. No ja się trochę uśmiechnąłem, bo na pewno wiedzieli, ale w każdym bądź razie chcieli, żebym ja to przekazał z moich ust kapłana katolickiego franciszkańskiego, żeby ludzie usłyszeli, że jednak my się interesujemy tymi zwyczajami, tymi powiedzmy, co mają zwyczaje, co mają jakieś święta Żydzi, żeby to przekazać, to samo u Arabów, żeby to wszystko przekazać i dać ludziom, to inaczej wypływa z naszych ust niż powiedzmy z ust przewodnika izraelskiego. Oczywiście nie wszyscy chcieli, ale przychodzili, pamiętam, przewodnicy izraelscy pochodzący z Polski. Mówią, wiesz, to ja zapalę papierosa, a ty lepiej znasz ode mnie, oprowadź wszędzie. Ojciec lubi, kiedy pielgrzymi zadają pytania, czy to denerwuje przewodnika? To znaczy, bardzo lubię i to mi się podoba, bo wtedy wiem, że żyją tym. Że żyją tym, że słuchają człowieka i że tym się interesują. Najgorzej jest, że a wszystko jest okej, okay, pięknie, ładnie, ale na koniec żadne pytanie nie pada. Pewnie, że tych wiadomości jest tak wiele, że na końcu to się wszystko pomiesza i zadają pytania niekiedy, a mówią, a gdzie to jest, a to jest w innej stronie Izraela, czy na północy, czy na południu, bo ja rozumiem, pierwszy raz to jest tyle wiadomości, że trudno tego jest pojąć. Proszę powiedzieć, ile pielgrzymek rocznie dzisiaj ojciec oprowadza? Czy to jest jakieś policzalne, bo ojciec ma też obowiązki właśnie przełożonego, więc to jest chyba podstawowa funkcja, podstawowe zadanie, a pielgrzymki są jakby, jeśli tak wolno powiedzieć, przy okazji. Ile tych grup jest rocznie? Teraz to powiem, że jest mało, kiedyś było więcej, ponieważ kiedy wyjechałem na 3 lata do Rzymu, to jakoś kontakt się urwał i właściwie to oprowadzam te grupy, które są organizowane przez panią Miriam, właśnie Polaków pochodzących z Niemiec, z tej Polonii, którą prowadzą Chrystusowcy, tak jak z księdzem Mariuszem, który teraz, czy z księdzem Januszem Kuskiem, to takie moje te grupy, no bo też jest obowiązków, jest bardzo dużo i trudno się wyrwać, jest nas tylko 5, są 2 sanktuaria, jeden drugiego zastępuje, bo mamy non-stop otwarte od 6 rano do godziny 6 wieczorem. Jeden drugiemu musimy sobie pomagać. Ojciec zna też język włoski, ale oprowadzam Polaków, przede wszystkim Polaków. Tak, oprowadzam przede wszystkim Polaków. Właśnie do tej pory prosili mnie o jakieś grupy, ale akurat wypadło tak, że no nie mogłem. No dobrze, no to oprowadza ojciec grupy polskie czy polonijne, ale przecież tutaj musi posługiwać się, załatwiając tu i tam wejścia różne w języku lokalnym. Jak ojciec sobie radzi z tym językiem? Ojciec mówi po hebrajsku, po włosku, po angielsku. Tutaj tyle tych możliwości jest. Jak to w przypadku ojca wygląda? Tutaj jest trudno rozmawiać po włosku. Niektórzy kierowcy znają, niektórzy powiedzmy przewodnicy czy w biurach znają. Ale przede wszystkim no, trzeba angielski. Angielskiego nie miałem dużo godzin, miałem tylko 20 godzin ze słyszenia. Jakoś tak, że języki mi wpadają w ucho i tak samo i arabski, którego uczyłem się zaledwie miesiąc. Potrafię się na tyle posługiwać, że często Arabowie mówią, przecież ty Abuna, bo tak mówią ojcze, Abuna, człowiek poświęcony Bogu, przecież ty mówisz świetnie po arabsku. Ja mówię, no tak. I nie odpowiem nic. Często kiwam głową. To jest taki język, powiedzmy, trochę mieszany. Ale dzisiaj w Izraelu bardzo często posługujemy się rosyjskim, którego uczyliśmy się w szkole podstawowej, w liceum. Trzeba było maturę zdawać potem. I to jest dzisiaj też podstawa, że mogę się wszędzie dogadać z miejscowymi tutaj, ponieważ dużo Rosjan przyjechało tutaj do Izraela. Zresztą Państwo tego nie wiedzą, ale ja zapraszam Państwa do przyjazdu do Izraela i do tego, abyście wzięli sobie za przewodnika ojca Antonio, padre Antonio, jak mówią, gdzie nie pójdziemy, gdzie nie wejdziemy, czy nie weszliśmy, wszędzie witali ojca jak swojego, już z daleka machali, pozdrawiali, o padre Antonio, abuna Antonio, wszyscy ojca tutaj znają, to też potem te wydeptane ścieżki ułatwiają różne wejścia, te kontakty pozwalają do różnych sanktuariów jakoś prościej się dostać.
Tak, i to jest najważniejsze, że no znają mnie, a druga sprawa, chcą widzieć mnie jako franciszkanina i zawsze chodzę w habicie, mimo że spocony cały habit biały, bo sól wychodzi, człowiek z człowieka się leje, ale jest to naprawdę uśmiech. I choćby teraz w czasie tej pielgrzymki, kiedy byliśmy w wieczerniku, podchodzi Izraelczyk, wita się, ja cię widziałem, dawno cię nie widziałem, czy choćby w hotelu, a pozdrawiam. To jest coś wspaniałego, słuchajcie, że możemy, że ten habit tu jest. I Izraelczycy wprost powiedzieli, my was chcemy widzieć w habicie. Kiedy jadę na rynek, bo też jestem odpowiedzialny za zakupy, zawsze Arabowie, gdy bym się udał bez habitu, to mówią, Abuna, a gdzie masz habit? Trochę się robię czerwony i od tej pory postanowiłem, że wszędzie, gdzie się udaje, jestem w habicie. To jest nasza taka wizytówka, bo jesteśmy od 750 lat tutaj w Ziemi Świętej. Może to taki znak dla wszystkich księży, jeśli słuchają nas teraz, aby nie unikali stroju duchownego, koloratki, sutanny, bo jak widać tutaj ludzie naprawdę czują ogromny respekt, cieszą się, że jest osoba Bogu poświęcona, pośród nich chodzi, modli się i daje świadectwo. Rzeczywiście ja mogę to potwierdzić, co powiedział ojciec Antonio, że przed habitem naprawdę wielki pokłon, a nawet dla mnie, ja tutaj chodzę w koloratce, nie mam sutanny, bo mi by było bardzo gorąco, ale chodzę zawsze tutaj w koloratce i też witają mnie ojcze, Father, Padre, Abuna do mnie też mówią, co jest dla mnie takie bardzo miłe i czują, widzę, ja to sam odczuwam, że jest taki swoisty respekt. Proszę ojca, jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać. Ojciec powiedział, że to jest mnóstwo Rosjan, ale czy to jest najliczniejsza grupa pielgrzymów, czy ojciec obserwuje jakąś inną narodowość, licznie tutaj również przybywającą do Ziemi Świętej, z Ameryki czy z innego kraju? Ostatnimi czasy rzeczywiście jest, można powiedzieć, przepraszam za wyrażenie, bo tak się mówi o grzybach, nie? Ale jest to wysyp naprawdę. Rosjan jest masę, przyjeżdża z Rosji. Wprawdzie przyjeżdżają na jeden dzień, bo nie dłużej, przyjeżdżają z tych ośrodków wypoczynkowych, Sharm el-Sheikh, z Egiptu czy z Turcji. I oni stanowią największą grupę. Drugą największą grupą po Rosjanach są Polacy, potem Włosi, Hiszpanie, Amerykanie, teraz bardzo dużo Brazylijczyków z Afryki, Nigeria, Kenia, przyjeżdżają masę. Jest bardzo dużo protestantów, którzy przyjeżdżają i gdy jestem w Getsemani, tych protestantów jest naprawdę dużo i idą zawsze do naszych ogrodów, do ogrodów, gdzie Chrystus się modlił, pod te oliwki, by tam się modlić i dziękować Panu Bogu za to, że przyjechali. To jest Ziemia Święta, ziemia, na której są ślady Jezusa Chrystusa, ale ojciec powiedział taką rzecz, która mnie bardzo zszokowała, może też słuchacze tego nie wiedzą, że tutaj żyje tylko 2% chrześcijan, to prawda? Tak, niestety, 2% tylko chrześcijan, tak mało, ponieważ chrześcijanie zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no jakoś niemile są widziani, chociaż powiedzmy oficjalnie zawsze jest jakoś bliżej do chrześcijan Żydom muzułmanom też, ale z drugiej strony jakaś tendencja taka teraz jest, którą słyszymy coraz częściej. Coraz częściej to jest przykro, że no my jesteśmy na takim marginesie. Dlatego też chrześcijanie opuszczają te tereny, bo przeważnie są na tych ziemiach, gdzie dzisiaj autonomia palestyńska, wyjeżdżają poza Izrael, by tam jakoś można było żyć. Może też boją się prześladowań. Kiedy tutaj mieliśmy przylecieć, to rodzice moich studentów, którzy są ze mną tutaj na pielgrzymce, których ojciec opowiada, dzwonili do mnie, pytali, proszę ojca, czy tam na pewno jest bezpiecznie? Przecież tam raz po raz są jakieś zamachy, jakaś strzelanina, ta nienawiść między Palestyńczykami i Izraelczykami. Czy nasze dzieci będą tam bezpieczne? A może mamy się wycofać? Niech ksiądz powie, niech ksiądz zapyta. Nie za bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Mówię, no mnóstwo pielgrzymów przyjeżdża, raczej bezpiecznie jest, ale ojciec doświadczył tutaj niespokojnych dni. To znaczy do pielgrzymów, to proszę się nie obawiać. Nie ma żadnych tutaj jakichś problemów. Zarówno jedna, jak i druga strona są szczęśliwi, że przyjeżdżają pielgrzymi i zapraszają wszystkich. Bo zarówno muzułmanie, jak i Żydzi chcą, żeby tu przyjechać, żeby być, żeby innym pokazać,
żeby innym pokazać, tym, którzy może krzywo się trochę patrzą, pokazać, że jednak jest to wzajemne współżycie, jest ta wzajemna wymiana myśli, wzajemna wymiana też powiedzmy kultury, wszystkiego. To my doświadczamy teraz w czasie pielgrzymowania naszego, ten uśmiech do młodzieży, kiedy Żydzi podchodzą, czy Arabowie, a skąd jesteście, a jak. I ja widzę ogromne zainteresowanie, czy na sali, jak jemy w tych hotelach żydowskich, czy była taki moment, kiedy było, ktoś nam tam zemdlał, nie? Od razu podlatują, pomagają. Tu bym się nie bał i proszę się nie obawiać, bo naprawdę jest ogromna życzliwość względem wszystkich pielgrzymów. No cóż, bo takie reklamy nie pozostaje nic innego, jak tylko wziąć paszport do ręki, kupić bilet i przylecieć do Izraela. Ale proszę ojca, kończąc naszą rozmowę, mam pytanie takie bardzo szczere i jesteśmy bardzo szczerzy. Proszę ojca, ojciec też powiedział o pewnym smutku, który ojciec przeżywa, pielgrzymując z nami, nie tylko z nami. Czy ojciec może trochę szerzej o tej swoim takim niepokoju opowiedzieć? To znaczy jest troszkę smutek, jest troszkę takie zastanowienie się, bo coraz więcej z tego pielgrzymowania robi się turystyka i tu mnie trochę smuci. Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej zawsze kojarzyło mi się i kojarzy po dzień dzisiejszy jakby dotknięcie miejsc, przyjście do tych miejsc, nie tylko zrobienie sobie zdjęcia, ale refleksja nad naszym życiem, nad naszą wiarą, nad naszym spotkaniem. A ten smutek z tego wynika, że często to jest takie przejście przez sanktuarium, przelecenie, zrobienie zdjęć, błysk tu błysk, byle tylko szybciej i leci się dalej, i leci się dalej. I tak się pytam często samego siebie. Po co przyjechaliśmy? Pewnie, że nie wszyscy są chrześcijanami. Pewnie, że jest większość teraz turystyka. Ale zawsze mówię, jak mi ktoś to powiedział, słuchaj, czy mój brat, ale zawsze coś zostanie każdemu. Mimo, że oni tak przelecą. Bo później otworzą zdjęcia i zobaczą i powiedzą, byłem tam. A było to miejsce związane z Chrystusem. I to mnie cieszy. Ja tutaj na antenie mogę powiedzieć bardzo otwarcie i publicznie, że bardzo ojcu dziękuję, nie tylko za rozmowę, ale za to, że ojciec uprowadzając nas po tych różnych miejscach, które są w programie, a również do takich, których w programie nie ma, a warto zobaczyć, bo są bardzo blisko albo po drodze i byłoby przykro i żal ominąć takie miejsca, szuka dla nas takiego momentu zatrzymania się, wyciszenia. Oczywiście jak zawsze w tych różnych świętych miejscach czytamy fragmenty Ewangelii czy Biblii dotyczących tych miejsc. Ja naprawdę za to bardzo dziękuję i widzę, że nasi młodzi przyjaciele, nasi studenci, oni to bardzo cenią i tego chcą, nawet domagają się takiego zatrzymania, bo jest pięknie zrobić sobie zdjęcie, ale no właśnie, czy taka była intencja tego przyjazdu tutaj. Proszę ojca, ojciec mieszka w jednym z najpiękniejszych pewnie miejsc na świecie, teraz państwo tego nie mogą widzieć, ale my siedzimy nad Morzem Martwym, nasza młodzież poszła na chwilę odpoczynku na plażę, przyjechaliśmy z Qumran, potem po tej krótkiej kąpieli w Morzu Martwym młodzież i my będziemy wracać do hotelu, więc jest to piękne miejsce, ale czy jest jakieś inne miejsce na świecie, poza Izraelem, gdzie ojciec chciałby jeszcze pojechać, dotknąć innych świętych miejsc? Gdzie ojciec oczywiście nie był, bo może już mało jest takich miejsc, gdzie ojciec nie był. Przyznam się, że w wielu miejscach nie byłem, ale bycie tutaj to jest marzenie. I to mówię bez kozery, jak ktoś kiedyś powiedział, nie? Bo idę śladami Chrystusa, chodzę śladami Chrystusa, służę tutaj, gdzie Chrystus modlił się przed męką. Cóż jeszcze więcej potrzeba? Właśnie, ja zawsze na koniec swojego rozmówcę pytam o życzenia, o jakieś marzenia. Czy ojciec ma jakieś marzenia? Czego moglibyśmy my, wszyscy słuchacze, księdzu, ojcu życzyć? Jedno bym tylko prosił. Pamiętajcie, ja za każdego się modlę, przy każdej mszy świętej. Polecam tych wszystkich, którzy pamiętają o mnie, tak jak te grupy, które oprowadzają, żebyście nieraz wspomnieli tylko o mnie. Oczywiście będziemy pamiętać. Nie? W modlitwie oczywiście.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był ojciec Antoni Szlachta, tak, o pięknym nazwisku, franciszkanin, przewodnik po Ziemi Świętej i kustosz Sanktuarium Getsemani w Jerozolimie, mieszkający tutaj, na tej świętej ziemi Jezusa już od 27 lat. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiamy z Izraela, ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec i ojciec Antoni, któremu raz jeszcze bardzo dziękuję za podzielenie się swoim życiem na Ziemi Świętej. Bóg zapłać. Bóg zapłać i z Bogiem.